Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj piątek, 12 dzień stycznia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Kontynuacja spadku na polskiej giełdzie w czwartek, czyli wczoraj. WIG oraz WIG 20 straciły około 1% na zamknięciu, prawie 1,5%. WIG MWIG 40, czyli indeks średnich spółek, najlepiej relatywnie poradził sobie z WIG 80, czyli indeks małych spółek, który zdołał wyjść na bardzo delikatny plus. Nastroje na rynkach zepsuł wczoraj na odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych za grudzień. Ta inflacja wyniosła 3,4% rok do roku. Oczekiwano wzrostu 3,2%, a więc delikatnie powyżej oczekiwań. Inflacja bazowa również była powyżej oczekiwań rynkowych, wyniosła 3,9%. Zakładano, że wyniesie 3,8%. To na początku amerykańskiej sesji też zepsuło nastroje giełdowym bykom, jednak z czasem większość amerykańskich indeksów zdołała odrobić większość strat, zamykając się na bardzo delikatnym minusie albo wręcz na bardzo delikatnym plusie. Zobaczymy, co przyniesie zakończenie dzisiejszego tygodnia na rynkach. Początek sesji w miarę spokojny na polskiej giełdzie. Przechodząc do spółek, zacznijmy od Budimexu, który poinformował wczoraj, że szacuje zysk netto w czwartym kwartale na 287 milionów złotych. To jest wzrost o 59% rok do roku. Spółka podała też, że przychody miały wynieść około 2,8 miliarda złotych, a zysk operacyjny prawie 300 milionów złotych. Szacowana wartość kontraktów podpisanych w czwartym kwartale to 3,8 miliarda złotych. Taki też był stan gotówki na koniec 2023 roku. Poprawa wyników, jak podkreśla zarząd Budimexu, to efekt przede wszystkim zwiększenia przychodów, a także wzrostu rentowności. Dwie ostatnie sesje, jeżeli chodzi o Budimex, rozpoczęły się od dosyć mocnych spadków, kilkuprocentowych spadków. Zobaczymy, czy granica 600 zł zostanie utrzymana w najbliższych sesjach. PKO BP poinformowało, że szacuje ryzyko prawne kredytów frankowych na 860 milionów złotych w czwartym kwartale 2023 roku. Te szacunki wynikają z aktualizacji parametrów oceny ryzyka prawnego dla udzielanych kredytów. PKO BP też uwzględnia w tym wypadku koszty ugód, liczbę porozumień czy szacunki nowych pozwów, które mogą mieć miejsce w najbliższym czasie. PKO SA z kolei trochę lepsze informacje. Podkreślił, że bezpieczny kredyt 2% znacząco przyczynił się do poprawy ilości i wielkości kredytów, które PKO udziela, bowiem łączny wolumen podpisanych umów przez PKO SA, jeżeli chodzi o bezpieczny kredyt 2%, wynosi około 7,2 miliarda złotych. PKO SA jest w tym wypadku jednym z liderów rynku, jeżeli chodzi o bezpieczny kredyt 2%. To też wpisuje się w zupełnie strategię banku, która nastawiona jest na pozyskiwanie nowych, młodych klientów. PKO SA też zaznacza, że zamierza kontynuować oferowanie kredytów ze wsparciem rządowych. Prawdopodobnie chodzi tutaj już o nowy program Mieszkanie na Start, który według zapowiedzi nowego rządu ma ruszyć w połowie bieżącego roku. Wczorajsza sesja, jeżeli chodzi o banki, to kontynuacja spadków PKO SA na granicy 145 zł. I na koniec jeszcze Atal, który szacuje, że w 2024 roku może przekazać około 2,5 tysiąca mieszkań w porównaniu do 2886 lokali w 2023 roku, z tego aż 1200 zostało przekazanych w czwartym kwartale 2023 roku. Zarząd podkreśla, że ostatnie 3 miesiące zeszłego roku były czasem bardzo intensywnej pracy, związanej przede wszystkim właśnie z przekazaniami. Główne rynki, na których Atal sprzedaje i przekazuje lokale, to jest Wrocław, Trójmiasto, Katowice i Poznań, jeżeli chodzi o zeszły rok. Intensywny kwartał też pozytywnie przekłada się na rentowność spółki. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Ze swojej strony życzę udanego dnia. Do usłyszenia.